6 minut będziemy jechać. Dzień dobry, witam Was w ten piękny wtoreczek. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w podróży. Popływamy trochę statkami i pozwiedzamy. Planujemy pozwiedzać Wenecję oraz okoliczne wyspy. Ruszamy, ale jak widzicie, w komunikacji miejskiej tutaj we Włoszech, nawet na statkach, trzeba mieć maski, więc płyniemy w maskach. Jakoś mega dziwnie płynął ten tramwaj wodny tutaj do Wenecji. Powinniśmy mieć dwa przystanki. Tak naprawdę przypłynęliśmy tutaj bez przystanku, więc dużo, dużo szybciej. Co jest na plus, bo tutaj koło 8 rano, po 8 jest bardzo mało ludzi. Można spokojnie porobić fotki, nie jest jeszcze tak gorąco. Idealnie. Thank you.
Dobry? Makaronik. Dobry, Gabi? Pozdrowienia z mostu Rialto w Wenecji. Momentami zapachy są takie, nie ten jest. Rozważaliśmy przepłynięcie się po kanałach gondolą, ale chyba odpuścimy, bo każda kolejna miejscówka, w której dopytujemy, no to jest drożej. Zaczynaliśmy od 80 euro. Teraz tutaj w okolicach San Marco jest już 120. No i najsłabsza rzecz jest taka, że mimo tego, że było napisane, że maksymalnie 6 osób, no to gondolierzy mówią, że nie, sorry, maksymalnie 5 osób, jak masz więcej, no musisz brać dwie gondole. Więc chyba sobie tym razem odpuścimy. No i witam na Murano, na Wyspie Szkła. Idziemy właśnie pooglądać trochę szkła tutaj z tej wyspy. Wygląda, że ekipa już trochę wymęczona. Zobaczcie. Ale idziemy dalej. Która ci się podoba?
No, wygląda na to, że będzie to już ostatni przystanek w trakcie naszej dzisiejszej wycieczki. Jesteśmy na Burano, czyli wyspie kolorowych domów. Tak? Każdy dom jest innego koloru. I wyspie koronek. A dlaczego ostatni przystanek? Bo powiem wam, że jest straszliwy Meksyk w komunikacji. Ciężko się załapać na statek. Także nie zaryzykujemy, bo już i tak bardzo długo nam zeszło. Na dziś będę już się z wami żegnał. Po tym długim dniu z mega dużą ilością chodzenia kończymy dzień, jak widzicie, na plaży. Na razie, do zobaczenia następnym razem. Pa! Do 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 do.